Dzień dobry, witam Was moi drodzy w kolejnym filmiku. Dzisiaj kolejny vlog. No to co, zaczynamy przede wszystkim, o to mi chodzi. Tak, kochani, zaczynamy nowego vloga z nowymi informacjami, które chciałabym Wam przekazać. Dwie dobre wiadomości, dwie dobre informacje, które właśnie w poniedziałek i wtorek do mnie dotarły. Dzisiaj mamy akurat środę, a więc tak, w poniedziałek na świat przyszedł Nikodem, 2954 długi, pierwszy syn młodszej siostry mojego Marcina. Ogromnie, ogromnie się cieszę i składam wielkie, wielkie gratulacje Oli. Dzisiaj właśnie jadę ją odwiedzić i małego Nikodema. W sumie Nikodem przyszedł na świat w poniedziałek, ale ja osobiście należę do takich osób, które, wiecie, powolutku, ja nie stoję przy drzwiach z ręką wyciągniętą, żeby zapukać, jeśli się czegoś nowego dowiem. Broń Boże, ja wolę poczekać troszeczkę, no i tak na spokojnie sobie pojechać właśnie. Dziś to uczynię, bardzo się cieszę, jestem bardzo podekscytowana. W sumie dawno nie widziałam takiego maleństwa, jakoś u nas w rodzinie teraz ostatnio nie rodziły się dzieci, raczej są takie już większe, szkolne. I takie maleństwo to dla mnie nowość, można powiedzieć. Tak, także ogromnie się cieszę. Ja kocham takie maleństwa. Dla mnie są po prostu dzieci do pierwszego roku są najfantastyczniejsze. Takie no po prostu całuśne, słodziaśne. Nawet jeszcze dwulatek jest taki fajny, ale takie najmniejsze maleństwa, takie bym chciała, żeby po prostu tak dzieci jak najdłużej były takie malutkie. Po prostu uwielbiam. I właśnie jak Nikodem przyszedł na świat, to ja sobie tak... Znaczy Nikodem, mam nadzieję, że Nikodem, Ola mi powiedziała, że Nikodem, ale no mogą jeszcze zmienić decyzję. W każdym razie jak synek Oli przyszedł na świat w poniedziałek, to ja taki miałam taki chwilowy okres wspomnień właśnie, jak to było z Alusiem. Ja niestety moją ciążę bardzo źle przeżyłam, poród i już po porodzie to nawet nie chcę wspominać, ale ogólnie sam okres wychowywania Aleksa, jak był taki malutki, to było coś fantastycznego. Żałuję, że nie przeżyłam tego, tak wiecie, człowiek bardzo często działa na takim jakby automacie, tak, także wiecie, wychowywanie się dziecko, gotowało, sprzątało, przebierało i to był taki automat. Żałuję bardzo, że nie przeżyłam tego, tak wiecie, bardziej duchowo. Teraz na pewno byłoby zupełnie inaczej. No myślę, że to wiek miał tutaj dużo, dużo do powiedzenia. W każdym razie taki miał chwilowy okres wspomnień i właśnie nawet na Instagrama dałam Wam zdjęcia mojego Aleksa małego. No był też przecudowny, przetaki całuśny, słodziaśny, no taki fantastyczny. On był bardzo, bardzo fajnym maluszkiem, bardzo spokojnym. Ja mogłam wszystko z nim zrobić. No miał oczywiście swoje jakieś takie widzimisię i płakał bez powodu, jak to malutkie dziecko, albo może z powodu, a wydawało nam się, że bez powodu. No ale w każdym razie był naprawdę fantastycznym dzieciaczkiem i bardzo, bardzo miło wspominam już po urodzeniu Aleksa, bo ciąża i poród to... Nie chciałabym nawet o tym pamiętać. W każdym razie tak, Nikodem przyszedł na świat i bardzo ogromnie się cieszę. Dzisiaj jadę go zobaczyć i po prostu nie mogę się doczekać. O, 9:15, budzik mi dzwoni, bo za chwilę muszę wyjść. W sumie dlatego też mam wykonaną połowę makijażu, żeby, wiecie, nie straszyć ludzi. I jeszcze wracając szybciutko do tej drugiej informacji, takiej przyjemnej. Zadzwonili do mnie z pracy, o którą się starałam, tak, i pozytywnie rozpatrzyli moją prośbę. Wczoraj właśnie we wtorek dostałam informację, pani mówiła wtedy, znaczy pani Paulina, że do środy dadzą mi znać i wczoraj dzwoniła, bardzo się cieszę, jestem też podekscytowana na nowości, na te zmiany i tak będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że od 4 do 10 będę miała szkolenie, w sumie z przerwą chyba na weekend, o ile się nie mylę, i 10 będę miała egzamin, moi drodzy, tak, niestety to jest ten ból i to jest ogromny minus, bo muszę zdać egzamin, jeśli nie znam tego egzaminu, to niestety... Nie dadzą mi umowy, nie przedłużą mi umowy i niestety nie będę mogła podjąć pracy w tamtym zakładzie. Także jeszcze nic tak naprawdę nie wiadomo. No idę na razie na szkolenie, a jak to będzie z tym egzaminem, to zobaczymy. Kiedyś było tak, że... Czekajcie chwilę. I w sumie wybiłam się z rytmu, ale w każdym razie będę musiała zdać egzamin, który będzie decydujący i tak, i będę na razie pracowała od 15 do... Od 7 chyba do 15 przez 5 dni i właśnie 5 dnia będzie egzamin i później wszystko się okaże. Także trzymajcie mocno kciuki, żeby wszystko było jak najbardziej pozytywnie, żeby się udało. Tak, także czeka mnie bardzo stresujący okres i nie wiem w ogóle jak będzie z filmikami, czy zdążę nagrać do tego czasu jakieś kilka filmików, żeby mieć na dysku, czy po prostu będzie chwilowa przerwa w dostarczaniu moich filmików na YouTube. To zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu, moi drodzy. Także tak, tak to wygląda, trzymajcie kciuki i na pewno będę Was informowała o przebiegu ogólnie, w ogóle o całej tej sytuacji
Zobaczymy, jak to wyjdzie. No sama jestem ciekawa. Tak, moi drodzy, i co miałam wam jeszcze powiedzieć? Byłam ostatnio, to wam też mówiłam właśnie po rozmowie Teraz są aktualnie, jak wam nagrywam cienie bodajże, bo wczoraj koleżanka mi przesyłała na Messengera, że taka paletka z Vibo, ale ta taka smoky jest teraz za 15 zł. No ale ja na razie się nie wybieram do Rossmana. W sumie mogłabym, ale no jakoś tak... Kupiłam tylko to, co potrzebowałam. Może tak zacznijmy. Tak to raczej podsumujmy. Tak, jakby ktoś pytał, na rzęsach mam... Rzęsy to jest w ogóle moje nieszczęście ostatnio. Ten tusz z Estée Lauder oraz tusz z Art Deco Volume Supreme Mascara. I tak to wygląda. Ten tusz niestety ma tendencję do sklejania i te rzęsy tak średnio wyglądają. Zresztą myślę, że makijaż lepiej wygląda, jak jest cały wykonany, z całym, wiecie, tutaj podkładem i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie mam jakieś czerwone, mam wrażenie, że mam czerwone oczy jak jakiś zombie, nie wiem, coś tak dziwnie to wygląda. No i brwi oczywiście standardowo. Później sobie dokończę resztę makijażu. Także tak, moi drodzy, makijażowo, kosmetycznie i informacyjnie to wygląda. Przepraszam za ten bałagan w tle. Znaczy nie bałagan, mam poskładane łóżko, ale ogólnie dzisiaj nie chciało mi się chować w pościeli. Dzisiaj jest jakiś taki ciężki dzień, jakoś dziwnie mi się spało. Spałam, ale się nie wyspałam, na dworze jest w ogóle masakra. Nie wiem, co to jest za pogoda, majówkę zapowiadają też tragiczną, deszczową i zimną. I pogoda nie napawa optymizmem w żadnym stopniu, więc ja taka jestem bardzo podatna na warunki pogodowe. I jakoś mnie nie cieszy ta pogoda za oknem i miałam w ogóle na majówkę jechać na ryby, ale... Ze względu na pogodę chyba nie pojadę i też mnie to wkurza, że taka jest beznadziejna. W tamtym roku majówka też była beznadziejna, w tym roku też będzie, więc lipa. Będę miała wolną majówkę, a tutaj lipa, będę siedziała w domu, także to mnie na pewno nie cieszy. I tak, moi drodzy, co jeszcze? Aha, jeszcze tak włosowo, może update włosowy mojego koloru. Tak to wygląda. Troszeczkę się zmywa, wiadomo, że zmywać się będzie, ale jakoś myślałam, że będzie w szybszym tempie, bałam się tego. Ale no nie jest źle, nie jest źle. Może dotrzyma tych 3-4 tygodni do kolejnego farbowania. Także tak, moi drodzy, to wygląda. Odrosty dla nowych, niewiedzących, są niefarbowane, są moje i nie będą na razie farbowane, bo chcę zobaczyć, jak moje naturalne włosy będą się prezentowały, czy będą faktycznie grubsze od tych farbowanych. Zobaczymy. W każdym razie ja bym chciała coś mieć takiego na zasadzie sombre, czyli wiecie, ciemniejszy odrost, coraz jaśniejsze, 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 jeszcze jaśniejsze. Na razie będzie to wyglądało tak, że odrosty będą moje, to będzie troszeczkę takie ciemniejsze, mimo wszystko będzie się różniło kolorkiem. Nie chcę robić podobnego koloru do moich odrostów, znaczy bardzo zbliżonego, bo chciałabym, żeby była jakaś taka różnica, tylko że przy ostatnim kolorze, tym jaśniejszym, była za duża przepaść kolorystyczna, więc dlatego przyciemniłam. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Tak, i moi drodzy, nagram wam, jak kręcę włosy, w końcu muszę się zabrać za ten filmik. Obiecuję, że nagram, będzie, pojawi się. Dobra, ogarnęłam się już do porządku. Podkład to dzisiaj ten z Astora, perfekcyjno, i kontur to trio, które wam pokazywałam z Lovely. Bardzo, bardzo ładny efekt. Myślę, że w ogóle moje włosy są takie naturalne, naturalny kolor. I fajnie, powiem wam, że fajnie się prezentuje tutaj w kamerze, tak. W miarę rzeczywisty jest ten kolor, troszkę może jaśniejszy niż na żywo, ale ogólnie myślę, że wyszedł mi taki naturalny. Jak zrobiłam pierwsze zdjęcie tym włosom bezpośrednio po zafarbowaniu i wysłałam Sandrze, mówię, Boże, znowu zielone, ale to chyba tylko na zdjęciu tak wyszło, bo robiłam przodem telefonem, a ta kamera jest troszeczkę słabsza niż ta z tyłu. W każdym razie, no, fajnie podobały mi się te moje włosy. I tak, moi drodzy, co wam miałam powiedzieć? Tak, dawno nie było niczego z kuchni, więc dzisiaj wam pokażę, robię grochową. Znaczy nic co ekscytującego nie będzie, ale dawno wam nie pokazywałam, co gotuję. I robię grochówę. Pierwszy raz w życiu robię grochówę. Tu mam ziemniaczki już z marchewką, tu podsmażoną kiełbaskę, jakaś kiełbasa z kija tak zwana, nie wiem, co to w ogóle za kiełbacha. I tutaj kupiłam taki kawałek łopatki. Sobie tą łopatkę kroiłam, niech złapię tą łopatkę, no nie jest aż tak mało jej tutaj, ale w takie paski po prostu mniejsze, żeby było tego więcej, no chociaż teraz nie mogę złowić żadnego kawałka, ale w każdym razie, żeby było tego więcej, żeby nie był taki jeden kawałek mięsa. Zresztą dużo by mi się to gotowało, a zależało mi troszeczkę na czasie. I już dałam tutaj groch, który no już się rozgotowuje, więc myślę, że zaraz będę wrzucała ziemniaczki. No jeszcze troszeczkę jest, więc jeszcze chwilkę i wrzucę ziemniaki, później tą kiełbaskę i grochówka będzie gotowa. Tu przygotowana serta, jak widzicie, słoików, bo będzie to wszystko dawane do słoików. Znaczy no nie może wszystko być się na obiad, zostawię oczywiście nam po jednej, po jednym talerzu,
a tacie chce dać jeden słoik i Marcinowi dwa albo nawet trzy na te ryby, bo oni jadą teraz na majówkę. Nie wiem, co z nami będzie, czy z Aleksem, czy ja jadę, czy nie jadę. Zobaczymy. No w każdym razie dzisiaj grochowo, jutro gotuję mu jeszcze żurek i jeszcze mam mielone kupione, chcę zrobić mu mielone i pulpety. Także gotowanie, moi drodzy, takie intensywne. Także dziś grochowa, dawno nie jadłam grochowej i w ogóle pierwszy raz gotuję grochową. Ha. Także zobaczymy, jaka mi wyjdzie. I co, moi drodzy, 11:18, zaraz Aleks przyjdzie. Dzisiaj mieli wizytę w sklepie, właśnie szłam, mam je pomóc, trochę ich tam ogarnąć, bo wiecie, jak taka hołota dzieci wpadnie, 25 osób, takich małych krzykaczy, to jest ciężko. A jeszcze w międzyczasie ludzie wchodzą, więc mama prosiła mnie, żebym przyszła jej tam ogarnąć temat, także dałyśmy radę troszeczkę opowiedzieć o sklepie, jak to wszystko funkcjonuje, bo dzisiaj dzieci miały temat pieniążków, także tak. Posmarowałam sobie też usta tym Dermo Future teraz. Ogólnie ostatnio sobie wykastrowałam usta, Boże, jak złapałam skórkę, jak ją pociągnęłam, to była rzeźnia. Wiecie co, no i tak w sumie jak mam je w naturalnym położeniu, czyli tak, to efektu nie ma. Jeżeli zrobię tak, jak wiecie, na siłę, to efekt jest. Także myślę, że to jest takie, no nie wiem, zobaczymy, jak to będzie działało na przestrzeni tych 28 dni, bo ile używam? Już wam powiem, tydzień. Jutro będzie tydzień, jak używam tego produktu. Tak? Tak. Tydzień. I w pierwszym dniu, jak go użyłam, zobaczcie sobie później na tym teście, to on zaczerwienił mi usta. One były takie bardzo, bardzo czerwone. Sandra była u mnie wczoraj i też sobie posmarowała tym usta i też miała za jakieś tam 5 minut takie je bardziej czerwone, ale też u niej efektu jakiegoś takiego szałciał nie było. Także tyle w temacie ust. Teraz wszystko te usta i w ogóle powiększanie i w ogóle ten kwas hialuronowy jest wszystko tak strasznie rozpowszechnione, że masakra. I tak, co miałam wam powiedzieć? Ostatnio jakiś czas temu, wiecie co, kiedy to było? Czy to było przed moją rozmową kwalifikacyjną, czy po rozmowie? Jakoś w tym czasie w radiu mówili, ja nie słyszałam tego w ogóle wcześniej, ale to się już działo jakiś czas tam wcześniej, w którymś ze szpitali wrocławskich na świat przyszedł chłopczyk. Mama w 20 którymś tygodniu ciąży zmarła na raka mózgu i oni, lekarze, przez 55 dni utrzymywali tak jakby mamę przy życiu, tak, utrzymywali funkcje życiowe wszystkimi aparaturami, żeby po prostu dziecko mogło wykształcić się w odpowiedni sposób. Nie wiem, w którym on dokładnie tygodniu ciąży przyszedł na świat, ale w każdym razie 55 dni utrzymywali tą kobietę przy życiu, tak to nazwijmy. No i chłopczyk się urodził i w styczniu, a w kwietniu wyszedł do domu z tatą. Także taki cud narodzin, szczęście w sumie w nieszczęściu, bo no, radość z narodzin, no ale tutaj mama niestety zmarła. To się wstraszyło. Aluś przyszedł. Kurczę, normalnie mam psa już 3 lata, jeszcze jak szczeknie, to podskakuje. No i w każdym razie chłopczyk wyszedł do domu, no zdrowy. I taki, wiecie, cud narodzin, kurczę, i naprawdę ta medycyna i ogólnie technika idzie tak do przodu, że to jest coś niebywałego, że takie malutkie dzieciaczki potrafią odratować. Aleks też, jak przyszedł na świat, on przyszedł w 35 tygodniu ciąży, miał jedno płuco w ogóle nierozwinięte, a drugie było nierozprężone, tak? A drugie było tylko, nie wiem, w 1/3, także praktycznie no płuca miał nierozwinięte dobrze i też widzicie, Alusiowi tak pomogli, tyle że u nas tutaj w Namysłowie to niestety nie miał żadnej pomocy, przez 3 godziny leżał pod jakąś śmieszną tubą, gdzie jakąś rurkę mu tam wsadzili i niby rzekomo powietrze leciało, to była zima, akurat karetka za nim przyjechała o 24, no to 2 godziny, 2,5 godziny był bez żadnej pomocy. Wtedy do inkubatora go wsadzili, no i dopiero w Opolu dostał taką fachową pomoc. No w każdym razie tam, jak wiecie, do niego jeździłam, to takie maleństwo było za szybą. Nie wiem, czy pół kilo ta to była dziewczynka, ważyła, no tak, Jezu, no taka maleńka, po prostu taka maleńka, maleństwo, no nawet nie do opisania. Obok była dziewczynka, ale no włosy miała takie, czarne takie, 1,5 kilograma ważyła.
I później z Aleksem została już przeniesiona na tą salę, gdzie już dzieci leżały bez aparatury, tylko podłączone miały na rączkę, tak, żeby sprawdzał im puls, maszyna, żeby sprawdzała. Także takie maleństwa tam były, że to jest po prostu coś niebywałego, jak teraz ta technika poszła do przodu, że takie maluszki potrafią uratować. To jest po prostu coś cudownego. No a tutaj no, mama zmarła, mimo wszystko udało się maleństwo uratować i było w łonie matki, żeby po prostu tam wykształcić się w miarę możliwości. No, fantastyczne. Dajcie znać, czy słyszałyście w ogóle o no, tym temacie narodzin. Przede wszystkim, widzicie, jakoś tak nie naszło. I tak, aha, zrobiłam sobie też hybrydy. Znaczy hybrydy. Ja bazę hybrydową robię. Ja mam te hybrydy z Pierrenem. Coś mi weszło tutaj pod paznokieć. Nienawidzę, jak mam coś pod paznokciem. W każdym razie ja mam te hybrydy z Pierrenem. Moja koleżanka Agnieszka kupiła sobie, ale coś jej nie wyszło i podzieliła się tym zestawem ze mną. I powiem wam szczerze, ona dała za to ponad 100 zł. Słabe są te hybrydy. Wolałabym chyba kupić te z Semilaka tam, te za te 100 zł, coś tam ewentualnie dołożyć, żeby mieć taki cały komplet. W każdym razie, no ja sobie zrobiłam bazę hybrydową, czyli nałożyłam bazę i top coat. Utwardziłam to w lampie, bo ja mam lampę. To Franki będzie szczekał podczas drzwiami. Widzicie? Szczekanie na zawołanie. Franki, cicho! W sypialni jesteś, a szczekasz. Cicho! Sąsiad idzie, u nas bardzo wszystko słychać, kurczę, mieszkam na samym dole, każde wiecie, stuknięcie, puknięcie, a teraz wiatr mocno wieje i na klatce drzwi czaskają, to jest masakra z psem. On jak jest sam w domu i ktoś zapuka, to jest cisza, on się po prostu nie odzywa, a jak już jest z nami, to po prostu odważny. Sam jest, to jest normalnie jak makiem zasiał. I tak, i co? I zrobiłam sobie tylko taką bazę, żeby móc malować, bo dawno nie malowałam paznokci. Już takie mam w miarę długawe, no ale... Już mi podchodzi powietrze, a mam trzeci dzień dopiero i tutaj już w tym mam tak dosyć sporo tego powietrza. No tutaj w drugim tak samo, no w każdym praktycznie podchodziło mi powietrze, także nie bardzo. Listonosz był, to znaczy pani, mówisz listonoszka chyba, nie? Dostałam paczkę od Beatki. Beatka ostatnio do mnie napisała, że co, ale fajne znaczki pocztowe. Z Aleks, widziałeś? Chodź szybko. Znaczki pocztowe z piłkarzami. Tak? Piotr Nowakowski, Michał Winiarski, Dawid Konarski chyba, widziałeś? To dla mnie. Aha, to się powtarzałem, to ci dam, jak będziesz chciał. Znaczki fajne są. Przyniosłeś, zaraz mama przeczyta, dobra? To jest na rzecz dla wycieczki. Dobrze, zaraz będziemy czytać, zaraz. A co tym jest? Mama dostała. O, jest koseczkę. Fajnie, ładna, zobaczcie. Fajna. Taka z tym tutaj, tym motywem, jak to się nazywa? Tego sznurka. Ładna, ładnie zrobiona. I Beatka ma chyba na Allegro, je sprzedaje, także ja wam je podlinkuję. Ale ładna, czarny kolor, jak ja uwielbiam, już po prostu chciałabym ją założyć. Kurczę, ale dzisiaj jest zimno. Nieślicznie wygląda, ładnie tutaj. Podejrzewam, że Beatka dodaje ten motyw tutaj. Ma zwykłą koszulkę i dodatkowo tutaj robi właśnie ten element, żeby tak inaczej ta koszulka wyglądała, wiecie, coś. Nazwijmy to, wiecie, z niczego tak naprawdę, zwykła czarna koszulka, a jednak przez ten tutaj dodany element wygląda naprawdę ładnie i sexy. Także jak przymierzę, to wam na pewno pokażę. I fajnie, że jest takiej w miarę długiej długości, że tak powiem, bo ja nie lubię krótkich koszulek. Także o, fajna będzie długościowo, także... Długościowo. Także bardzo się cieszę. Dziękuję ci, Beatko, ślicznie. Podoba mi się i na pewno przymierzę to wam pokażę. Z tym łóżkiem w tyle nie bardzo, ale chciałam wam pokazać. Tak wygląda na mnie bluzka. To jest rozmiar XS. Dobrze, że wybrałam XS-kę, bo chciałam wziąć S-kę. Także tak, ja sobie chyba te sztureczki obetnę. O, fajnie to wygląda. Podoba mi się, zobaczcie. Ładna, taka dopasowana. Coś takiego, czarna w moim ulubionym kolorze. Także super, super, podoba mi się, ładna jest. Ładnie wygląda. O. Także bardzo, bardzo dziękuję, Beatko. Śliczna bluzka, ładnie się prezentuje. Fajnie wygląda, ona nie jest jakoś bardzo, bardzo miękka. To jest taka troszeczkę sztywniejsza chyba bawełna. Ale ogólnie bardzo przyjemna bluzka, bardzo mi się podoba. Wiecie, no zwykła bluzka, zwyczajna tak naprawdę w dekolt na serek, a dodamy ten tutaj element i już... Ta bluzka wygląda, zupełnie ma inny wymiar, także tak, moi drodzy, super. Podoba mi się. Co miałam was się jeszcze zapytać właśnie, bo
Byłam ostatnio w mieście, zostawię sobie styl, ale podoba mi się. Kurczę, ogólnie bardzo lubię się w czarnym kolorze. To już wam mówiłam milion razy. Przepraszam jeszcze raz za bałagan w tle, jeszcze tam dodana moja kurtka. Nic, słuchajcie. Chciałabym sobie, bo byłam w mieście i kupiłam. Nie dość, że dałam dupy, chciałam powiedzieć brzydko. Po prostu dałam ciała. O wow. Co wy się o mnie tutaj dowiadujecie? W każdym razie kupiłam sobie szkło hartowane, które nie chcę, to musiałam sobie założyć sama, tak? Nie dogadałam się z moim tatą. Tato kupił sobie u innego pana i pan od razu zakładał to szkło. Ja niestety kupiłam w Kauflandzie, pani niestety tam nie zakładała, a omyłkowo po prostu kupiłam i sama musiałam sobie przykleić. Niestety powietrze mi się tutaj dostaje, więc będę musiała wymienić i iść do jakiegoś, no tego chyba samego co tato pana, który założy mi to szkło prawidłowo. W każdym razie o co mi chodzi? Do sedna. Kupiłam sobie też ten śmieszny silikon. On jest taki różowo-przeźroczysty. 25 zł dałam za to coś śmieszne. Silikonowe i chciałabym kupić sobie, to chyba się nazywa case, tak? Case, ale ja bym chciała coś takiego, wiecie, albo z uszami, albo z jakąś postacią, nie wiem, czy z myszką, czy ze słonikiem, no nie wiadomo, nie wiem, obojętnie po prostu z czym, na jakiej stronie internetowej, ale nie zagranicznej, nie eBayu, nie na chińskiej, po prostu takiej polskiej, tutaj mogłabym sobie zamówić taki case w miarę taki, w takiej normalnej cenie, nie wiecie, jakiejś wygórowanej 150 zł, tylko normalnej takiej cenie. Na jakiej stronce, co polecacie, gdzie kupujecie, gdzie są po prostu fajnej jakości i właśnie w dobrej cenie, dajcie mi tutaj linka albo właśnie napiszcie nazwę stronki, bo chciałabym coś takiego sobie zamówić, no bo to tak kupiłam sobie, wiecie, żeby było, bo już po ostatnim incydencie z telefonem muszę jakoś chronić, już wczoraj mi on spadł, dobrze, że mam to szkło hartowane, pewnie to nie spełnia swojej funkcji w 100% przez to, że to powietrze się tu dostaje, ale mimo wszystko jakaś ochrona jest, także dajcie znać, gdzie można dostać jakiś fajny case. I jeszcze update na temat picia wody z cytryną. Często mi właśnie pisałyście, jak mówiłam wam o wodzie z cytryną, że trzeba pić ją przez słomkę. I ja osobiście raz piłam, raz nie piłam, ale właśnie zapomniałam dodać to w filmiku, a wiem, że dużo osób też mnie ogląda, więc wiecie, jak daję jakieś informacje, to żeby one były, wiecie, dobre te informacje. W każdym razie powinno się pić wodę z cytryną przez słomkę, dlatego że niestety cytryna może nam uszkadzać szkliwo. I żeby chronić to szkliwo, pijemy sobie tą wodę przez słomkę. I powiem wam, jaki jest plus picia przez słomkę, bo tak jak mówię, ja raz piłam, raz nie piłam, jak mi się przypomniało, a słomki mam schowane, może jakbym miała je na wierzchu, mam schowane w szufladzie. W każdym razie, jaki jest plus, to przez słomkę nie jest ta woda aż tak mocno kwaśna, także spróbujcie koniecznie. Także tak, ja moją szklanę tutaj wypijam i powiem wam, że naprawdę to jest jedyna rzecz, która mnie napaja, tak? Którą po prostu jak piję, to czuję się, że faktycznie coś wypiłam i że faktycznie jakieś wartości idą tutaj dla mojego ciała i dla mojej duszy. Aleks przyszedł ze szkoły i znowu mi kaszle. Błagam, żeby on nie był znowu chory, bo normalnie oszaleje. Normalnie ta pogoda jest po prostu nie do zniesienia i przez tą pogodę znowu będą jakieś wirusy i bakterie i grzyby w powietrzu, więc... Więc tak, moi drodzy, idę kończyć tą grochówkę. Już rzuciłam... co wrzuciłam? Ziemniaki i... Tak, i kończę grochówkę przelewam do słoików. No i tak. I przerabiam dla was filmik Get Ready, nagrałam wczoraj czy przedwczoraj i chciałabym je przerobić, żeby wiecie, wam tak wygrywać vlogi i filmy kosmetyczne na przemian. Przepraszam, że tak na siebie zaglądam, ale jeśli chodzi o włosy, to ja i rzęsy, to jestem po prostu, wiecie, trochę nie teges, więc tak co chwilę będę je poprawiać, ale mam nadzieję, że już niedługo będą długie, bym chciała, żeby były takie, o, takie o dotąd, żeby już, ale już bym się cieszyła, Boże, już miała takie włosy. To by było cudownie, ale mi powoli rosną bardzo, nawet nie cały centymetr miesięcznie. A w ogóle odrost to nie jest mój taki, wiecie, stuprocentowy odrost, bo jak farbuję włosy, to po prostu, wiecie, tak maziam po nich, nie? Bo to, no, nie trafi się idealnie w same włosy farbowane, więc one są, ten odrost nie jest z takim stuprocentowym odrostem przez ten okres, kiedy ja nie farbuję odrostu. Wiecie, o co chodzi. Dobra, kochani, vloga będziemy kończyć. Ja akurat jest przed 20, wracam, bo byłam u Oli w szpitalu zobaczyć maleństwo. A, powiem wam, że się zakochałam. Boże, jaki on jest śliczny, tfu, tfu, żeby broń Boże nie zauroczyć. No, aż po prostu się wzruszyłam. Nie podejrzewałam siebie, że się wzruszę na widok małego dziecka. Fantastycznie, ciężko mi było w ogóle tam wejść i ogólnie jak stanęłam tam przed
tam, nazwijmy to recepcją, tam gdzie siedzą dyżurką, o recepcją, dyżurką, tam gdzie siedzą panie pielęgniarki, to bardzo dziwnie się czułam, bo ja w tym samym szpitalu rodziłam i właśnie ta sala tam porodowa i w ogóle tak ciężkie przeżycie na początku, ale później widok małego Nikodema zrekompensował wszystko, po prostu przecudny i taka jestem rozmarzona, rozanielona i bardzo się cieszę, jestem dumna z Oli, w ogóle z małego, no fantastycznie, żeby się chował zdrowo, żeby po prostu rósł duży, silny i zdrowy przede wszystkim, tak, także moi drodzy, w takim pozytywnym i z optymistycznym nastawieniem kończę tego vloga, mam nadzieję, że było miło. Jeśli tak, to kciuki w górę, dużo kciuków w górę. Ja wracam powolutku, mam pasy zapięte, nie martwcie się standardowo po swojemu, jak to zwykle ja, ale są zapięte, także co, trzymajcie się ciepło, dzięki za uwagę, ale gościu pociął, proszę, wariat. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, widzimy się w kolejnym filmiku, buziaki. Pa!